Dzisiaj jesteśmy mądrzy, co nie? A kiedy byliśmy głupi? I co najlepsze, kiedyś pewnie ludzie myśleli tak samo. Teraz to jesteśmy mądrzy, kiedyś byliśmy głupi. Ciekawe, czy to się kiedyś zmieni. To tak a propos zadufania w sobie, śmiania się z rzekomo dawnej ciemnoty oraz teorii spiskowych i innych takich rzeczy. Narzekamy, że ludzie łykają jak pelikany propagandę, jednocześnie narzekamy, że ludzie wietrzą wszędzie spisek. No, skrajności. To są po prostu skrajności. A propos dawnej mądrości, podzielę się taką refleksją a propos uprawiania ogródka. Kiedyś dawno temu dowiedziałem się, że w pewnych miejscach na Ziemi, między innymi w krajach afrykańskich, to tak się uprawia ogródek, że się po prostu rzuca ziarna gdzie popadnie i gdzie padnie, tam wyrośnie. I się zastanawiałem, jak można być tak prymitywnym. A teraz, po tym jak zorientowałem się, ile jest powiązań w przyrodzie, ile to zależy od gleby, od sąsiedztwa innych roślin, od klimatu, od pory roku, czy w ogóle od danego roku, od masy różnych czynników, ile to zależy, czy i jak wyrośnie jakaś roślina. I doszedłem do takiego wniosku, że albo trzeba się naprawdę cholernie znać, żeby wiedzieć, gdzie co sadzić i kiedy sadzić, albo wziąć wszystkie ziarna, jakie się ma pod ręką, równomiernie rozrzucić po całym ogrodzie i po prostu, jak sprzyja klimat, albo jak sprzyja gleba, to wyrośnie, a inne nie wyrosną lub wyrosną słabo. I już wcale nie kręcę głową z dezaprobatą, jak można było być tak prymitywnym. No popatrzcie, lepiej współpracować z przyrodą, czy z nią walczyć? Jak my się upieramy, że teraz, w tym roku, na tej ziemi ma rosnąć taka roślina, bo akurat to umiemy uprawiać, na to ma, jest, nie wiem, koniunktura, obsiewamy całe hektary jakimś rodzajem i to ma wyrosnąć. Nie chce rosnąć, no to nawóz sztuczny. Jak choruje, no to jakieś opryski. No a potem lament, że skażona gleba, że skażone powietrze, że ta żywność traci wartości odżywcze. Co z tego, że duża rośnie, jak ma witamin mało i mikroelementów. Że monokultury niszczą nam, no w ogóle to wszystko. A ostatecznie i tak za jakiś czas w końcu wydajność pewnie spadnie. Bo ile można naciągać zasady przyrody. Ale główny argument jest jaki? No musi być wydajne rolnictwo, bo jak jest bo inaczej będzie za mało żywności i ludzie będą głodować. Może i żywności jest więcej, ale co z tego, skoro jej przydatność do spożycia spada? A poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że proces trawienia jest bardzo wymagający od organizmu, to naprawdę bardziej opłaca się zjeść mniej, ale czegoś bardziej pożywnego. Niekoniecznie jeśli chodzi o kalorie, ale też mikroelementy. Ponoć mamy epidemię otyłości. A to bynajmniej nie jest od niedoboru kalorii, tylko od niedoboru witamin i mikroelementów. Co nie? Gdzie jest głód, tam jest głód, ale to raczej nie jest kwestia tego, przynajmniej nie chce mi się wierzyć, że to kwestia tego, że są jakieś prymitywne metody, że nie stosują tych wilgach, tych monokultur, nie sypią nawozów sztucznych i nie pryskają Roundupem i nie używają cudownej technologii GMO, która ponoć trochę podbija plony. To wydaje mi się, że to jednak nie jest ta przyczyna. Chyba coś innego wchodzi w grę. Oczywiście zawsze mogę się mylić, ale mam takie mocną intuicję, że to raczej coś innego jest przyczyną, że tu i tam głodują. No i o sobie mówiąc, sam byłem w szoku. Jak kilka razy trafiłem na informacje jak najbardziej naukowo
znaczy z nauki głównego nurtu. I te informacje brzmiały tak, że człowiek, ludzkość przed epoką współczesnej cywilizacji, przed rewolucją neolityczną, czyli zanim oficjalnie zaczęliśmy prowadzić osiadły tryb życia i hodować bydło, uprawiać rośliny, to zanim to nastąpiło, ci pierwotni myśliwi zbieracze mieli całkiem niezłe zdrowie. Byli wyżsi, mieli mocne zęby, mocne kości, a po rewolucji neolitycznej się nagle zdrowie pogorszyło. Zaczęła się próchnica zębów, zaczęły się zwyrodnienia stawów. I właśnie ci naukowcy głównego nurtu, bynajmniej nie żadni tam teorie spiskowcy, sami powiązali to ze zwiększonym spożyciem zbóż i nabiału. Wnioski wyciągnijcie sami. A jeszcze a propos głodu, mi się nasunęło coś takiego. Pamiętam taki obrazek w książce do biologii, dwa wykresy. Ja chcę pokazywać zależności między różnymi częściami ekosystemu. Wykres liczebności zajęcy bodajże, czy innych królików, i wykres liczebności wilków. Oba były takie sinusoidy, tylko trochę przesunięte względem siebie. Czyli okres prosperity i okres głodu. Jak jednego przybywało, jak się mnożyły zające, się mnożyły wilki. Potem zające ubywało, no i wilków za jakiś czas też ubywało. Powiedzcie, gdyby tu chodziło o populację ludzi, jakbyśmy nazywali części tego wykresu? Pewnie dobrobyt, a potem tragedia, klęska głodu. Dlaczego Bóg do tego dopuszcza, nie? To po prostu normalne cykle w przyrodzie. Cokolwiek byśmy nie myśleli. Ja też nie lubię głodować, nie lubię patrzeć, jak ktoś głoduje, no ale z drugiej strony, jak już się tak przejmujemy, to zwróćmy uwagę, że to jest część pewnego większego cyklu. Może możemy co najwyżej trochę wypłaszczyć tę sinusoidę, wypłaszczyć te skoki. Ale mam wrażenie, że ludzie raczej zachłystują się, kiedy idzie w górę coś i nie są z jakiegoś powodu strasznie są zdziwieni, kiedy potem ta kreska zaczyna iść w dół. No, ile można? Tak mam wrażenie, niektórzy są zafiksowani na punkcie takich rzeczy jak wzrost gospodarczy. Mówię, wzrost, wzrost, będzie dobrobyt. Ale ile może być wzrostu? Jak długo może być wzrost? Przecież ziemi w końcu nie starczy. Nie ma co się oburzać. Tu trochę też przytyk z kolei w stronę teorii spiskowców. Kładzenie nacisku na to, że Ziemia nas nie wytrzyma, uważam jak najbardziej ma sens. Inna sprawa, że żyjemy w świecie, w którym elita zawsze dąży, żeby coś ugrać jeszcze ekstra, nawet na dobrych rzeczach, nawet na rozsądnych rzeczach. Na przykład wszystko próbuje wykorzystać, żeby zwiększyć swoją władzę. Przeciwnicy teorii spiskowych powinni sobie wziąć mocno do serca po prostu historię. Zawsze tak było. Ludzie się kręcą w kółko, ciągle się. Wszystko się w zasadzie rozchodzi o walkę o władzę. To nie jest kwestia, że ludzie wierzą i są paranoikami. Paranoja też się nie bierze znikąd. To też jest część naszej natury, jak najbardziej potrzebna, żeby nie łykać wszystkiego jak pelikany z drugiej strony. Nie dawać się naprawdę do szczętu wykorzystywać. No tylko, że ludzie lubią wpadać w skrajności. A im bardziej jesteśmy zdenerwowani, tym łatwiej nam wpadać w skrajności. Dlatego dobrze jest wyluzować. Ani jedni, ani drudzy tak naprawdę nie są groźni, dopóki nie zaczynają narzucać siłą swoich poglądów. Tak uważam. Wierzysz w teorie spiskowe, nawet najbardziej odjechane? A proszę bardzo. Nie zamierzam tępić bzdur. Ludzie jak dojrzeją, to sami dojdą do prawdy. A jak będzie się ich na siłę przekonywać, to się tylko zapieką. Bo stresowanie ludzi, co jak co, na pewno was nie zdziwię. Stresowanie ludzi, walka z nimi, nawet żeby ich rzekomo zawrócić na właściwy kierunek, to najczęściej tylko pogarsza sprawę, bo wyłącza myślenie. A jeżeli chcę kogoś do czegoś przekonać, to wolę użyć argumentów, a nie siły. No jak są tacy, co wolą argumentować,
wyszydzaniem albo agresją. No, powodzenia. Moim zdaniem to przerost ambicji nad rozumem. Z drugiej strony oczywiście ludzie ufni, którzy się nie zajmują wietrzeniem spisków, też są bardzo potrzebni, bo oni po prostu służą do tego, żeby wykorzystywać już istniejącą wiedzę w praktyce. Obie skrajności nie są dobre, bo z jednej strony na ciągłej podejrzliwości się nie przeżyje i na zupełnej naiwności też się nie przeżyje. No ten balans jest potrzebny. Ja sam nie będę udawał, że wiem, gdzie on jest. Ja widzę jeden wielki chaos na świecie. Pewne teorie spiskowe obaliłem, pewne potwierdziłem. Co do reszty stwierdzam, że na bazie swoich doświadczeń, że naprawdę trzeba się ciężko napracować, żeby jakiś temat zgłębić naprawdę tak porządnie. Rzetelnie. O, dobre słowo, rzetelnie. To jest naprawdę ciężka robota. I tak naprawdę bez pewnego zaufania do jakichś tam autorytetów się nie obejdzie, bo jakby człowiek chciał wszystko samemu sprawdzać, nie starczyłoby mu życia. Wiele rzeczy, no niestety, trzeba brać na wyczucie. Dlatego też się nie śmieję z ludzi, którzy mówią, no tak mi się wydaje. No tak, co nam zostaje? No wszystkiego sami nie sprawdzimy. Pewne rzeczy tak mi się wydają i według tego postępuję. Bo ostatecznie chyba lepiej być szczęśliwym niż mieć rację. Wiele razy w życiu chciałem mieć rację, do tej pory bardzo często chcę mieć rację, ale analiza tego, dlaczego w zasadzie mi tak na tym zależy, też mnie pchnęła bardzo mocno w stronę mojej przeszłości, moich przeżyć. Było tak na przykład, że jak nie udowodniłem, że w czymś mam rację, to mogłem zostać przemocą zmuszony do czegoś, czego nie chciałem. I się nauczyłem, że ja muszę mieć rację, bo inaczej zostanę zmuszony do czegoś, czego bardzo nie chcę. I czuję, że to mnie bardzo mocno napędza do tej pory. Kto wie, czy właśnie wielu osób, tacy, którzy za wszelką cenę chcą mieć rację, też się podświadomie nie boją, że w przeciwnym razie spotka ich coś złego, jeśli przyznają, że w czymś się mylą. Kolejny argument, żeby nie przekonywać nikogo siłą. Ręka mi odpada z zimna, dlatego więcej nagrywać nie będę. Cieszę się, że nagrałem chociaż tyle. Mam nadzieję, że komuś się to spodoba. Ponoć są tacy, co oglądają namiętnie. Nigdy tego nie komentowałem, ale teraz mi się przypomniało. Ciekawe, czy niektórzy się dziwnie czują, patrząc, jak z dumą prezentuję tą przerwę w zębach. Już miałem kiedyś rozmowę na ten temat. Ktoś mi powiedział, że fajnie by było, jakbym tak dla lepszej prezencji wstawił tam sobie coś jednak. Bo niektórzy ludzie dziwnie, no, dziwnie to wygląda jak jakiś bezdomny, czy inny taki niedbający o siebie. W pewnym sensie jestem bezdomnym. Mam taką naturę. Jak uporządkuję sobie głowę, to być może jednym z objawów tego będzie, że zadbam trochę bardziej o wygląd. A na razie nie mam do tego głowy. Trzymajcie się ciepło, chyba że ktoś lubi zimno. I na razie spokoju. Spokoju wyczucia i w ogóle szczęścia, niekoniecznie racji.